Szanowni Państwo, witamy o świcie. Proszę o zabranie głosu pana sędziego Andrzeja Mączyńskiego. Przedstawię Państwu komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2014 roku, godzina 4:30, o cząstkowych, nieoficjalnych wynikach głosowania oraz prognozowanym ogólnym podziale mandatów w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie otrzymanych drogą elektroniczną informacji o wynikach głosowania z 25175 obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 27664 komisji obwodowych, to jest z 91% komisji obwodowych, informuje, iż ustalone na podstawie tych danych cząstkowe, nieoficjalne wyniki wyborów są następujące. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 27 266 198. Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu, wyniosła 6 344 900. Frekwencja wyniosła 23,27%. Liczba głosów ważnych oddanych na wszystkie listy kandydatów wyniosła 6 143 111. Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów wyniosła: lista numer 1, Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, uzyskała 248395 głosów, czyli 4,04%. Lista numer 2, Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy, uzyskał 85862 głosy, czyli 1,40%. Lista numer 3, Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy, uzyskał 586741 głosów, czyli 9,55%. Lista numer 4, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, uzyskał 1 987 423 głosy, czyli 32,35%. Lista numer 5, Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch, uzyskał 211788 głosów, czyli 3,45%. Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina uzyskał 189367 głosów, czyli 3,08%. Lista numer 7, Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke uzyskał 433975 głosów, czyli 7,06%. Lista numer 8, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał 1 922 254 głosy, czyli 31,29%. Lista numer 9, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskał 443,50 głosów, czyli 7,21%. Lista numer 10, Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia uzyskał 12,932 głosy, czyli 21%. Lista numer 11, Komitet Wyborczy Samoobrona, 2559 głosów, czyli 0,04%. Lista numer 12, Komitet Wyborczy Partia Zieloni, uzyskał 18604 głosy, czyli 0,30%. Przy założeniu, że powyższe dane są podstawą do ustalenia wyniku wyborów, uprawnione do uczestniczenia w podziale mandatów byłyby następujące komitety wyborcze, na których listy oddano co najmniej 5% głosów ważnych w skali kraju. Lista numer 3, czyli Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy. Lista numer 4, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Lista numer 7, Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke. Lista numer 8, Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej. Lista numer 9, Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe. Przy powyższym założeniu wyniki ogólnego podziału mandatów byłyby następujące. Lista numer 3, Komitet Wyborczy
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej Unia Pracy uzyskałby 5 mandatów. Lista numer 4. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość uzyskałby 19 mandatów. Lista numer 7. Komitet Wyborczy Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke uzyskałby 4 mandaty. Lista numer 8. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej uzyskałby 19 mandatów. Lista numer 9. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskałby 4 mandaty. Czy są pytania? Jeżeli tak, proszę się zgłosić i proszę mikrofon. Tomasz Pęska, Radio Tok FM. Czy członków komisji zdaniem jest jeszcze taka możliwość, że nastąpi jakieś bardziej radykalne przetasowanie? Na przykład, nie wiem, czy możemy się jeszcze spodziewać na przykład różnicy 1,5%? Chodzi oczywiście o dwie główne partie. No to są wyniki, jak Państwo słyszeliście, z 91%. Pozostaje tutaj jeszcze 9%. Jak spłyną te wyniki, no to w odpowiednim czasie podamy już wtedy oficjalne urzędowe wyniki. Kamil Farbuła, Polskie Radio. Czy może mi pan, panowie odpowiedzieć, moje przeczucie mi mówi, że z dużych miast jeszcze spływają głosy. Mylę się? Z reguły najpóźniej wpływają głosy z Warszawy ze względu na obwody zagraniczne. Kolejne pytanie. Czy możemy już szacunkowo określić, kiedy poznamy 100%? Jest szansa, że to będzie wcześniej niż przed wtorkowym popołudniem, czyli dzisiaj? Nie chcielibyśmy się zobowiązywać. Mówiliśmy uprzednio o dzisiejszym dniu wieczór, ewentualnie wtorek rano. A czy poznamy wcześniej jeszcze nieoficjalne częściowe wyniki, czy od razu będzie ogłoszenie oficjalne? Nie, będzie już, nie będzie kolejnych wyników nieoficjalnych, będzie ogłoszenie już wyników ostatecznych. To bardzo dziękujemy za to spotkanie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie, to oczywiście dziękujemy za obecne spotkanie. Dziękujemy bardzo.